Cześć, jestem Natalka i dziś nagramy sobie haul zakupowy, tym razem w trochę innej formie. Ostatnio byłam w dwupiętrowym Decathlonie i po prostu tam było tyle sprzętu jeździeckiego, że musiałam coś kupić. Ale na razie przejdziemy do rzeczy, którą kupiłam w Oszołomie. Jest to książka Bezcenny. Wygrać los za dolara. Tutaj o, jest opis, ja wam to przeczytam. 15-letnia Casey. Dobra, tak zrobimy. 15-letnia Casey mieszka w ponurej dzielnicy Londynu i pracuje jako wolontariuszka w miejscowej szkółce jeździeckiej. Marzy o zwycięstwie w elitarnych zawodach jeździeckich. Gdy ratuje wygłodzonego i wpół dzikiego konia, zaczyna wierzyć, że wszystko jest możliwe. Nie przewidywała jednak, jaki wpływ na jej plany mogą mieć kryminalna przeszłość ojca oraz niepokojąca obecność pewnego ciemnookiego chłopaka o ujmującym spojrzeniu. Casey bez względu na to, jak wysoko skacze i jak szybko galopuje, nie ucieknie od przeszłości. Jeszcze tej książki nie zaczęłam czytać. Jak przeczytam lekturę, to dopiero zacznę, a myślę, że będzie naprawdę ciekawa. Od razu przepraszam was, bo mam katar. Drugą rzeczą jest szczotka. Kupiłam szczotkę, też przejdę tutaj. Jest to szczotka różowa i to jest miękka szczotka. Nie jest duża, ale chciałam po prostu kupić sobie szczotkę do pyszczka, bo moja jest trochę za twarda. Ta jest zdecydowanie bardziej miękka. Tu ma napis Fouganza. No, standardowa partia na rączka. I no, myślę, że będzie trochę miększa. A ostatnią najwspanialszą rzeczą jest kantar z uwiązem. Albo pokażę uwiąz. Uwiąz ma 2 metry. To jest neonowy pomarańczowy. Zwykły karabinczyk. Jest kolor taki brązowawy, popielaty, coś takiego. No popielaty, że tak powiem. I tu jest kantar. Łabasę. Chwila, już wam go pokazuję. Więc tak, to jest kantar. Tutaj o, ma kółeczko na uwiąz. Jest regulowany na chrapniku i na nagłówku. Ma tutaj piankę. Tutaj i tutaj też. I tu ma napis Fouganza, horse riding. A tutaj ma też logo Fouganzy. Fouganza, horse riding, emotion. Jest naprawdę ładny. I ten kantar ma to do siebie, że zapina się go na to. Czyli nie ma tutaj tej standardowej sprzączki, którą miałam przy prawie wszystkich swoich kantarach. Bo tutaj powinna być sprzączka, żeby można było ten kantar zapiąć. Ale ten zapina się w ten sposób, że po prostu trzeba to odpiąć. Chwila. O właśnie, trzeba go odpiąć, założyć na głowę konia i znowu zapiąć. I te sprzączki są naprawdę zrobione, myślę, że z dobrego materiału. Kantar jest naprawdę ładny i kupiłam go dla Aramisa, dlatego że jego kantar nie jest jakiś powalający. A po prostu to jest mój ulubiony koń. Tak, wiem, może być, mogą być hejty, że co, ty już Kalipso nie lubisz i ogólnie takie ten. Ale nie, Kalipso nadal lubię, tylko po prostu historia jest taka, że Kalipso to jest trudny koń i naprawdę teraz jak nikt na mnie jeździ, to jest trudno pod siodłem z nią i po prostu Aramis to jest koń, który jest do skoków. A Jezu, jest to koń niższy, jest to koń też nie taki łatwy w sumie, bo trzeba się do niego przyzwyczaić, dlatego że on po prostu wjeżdża w narożniki, w które się nie wjeżdża, bo tam jest trawa. O Jezu. I trzeba go tego, że tak powiem, oduczyć i w ogóle lata za montaną. Więc jak są te dwa konie na ujeżdżalni, też trzeba uważać. I tak. A myślę, że na Aramisie, Selenie będę zaczynać skoki. Prawdopodobnie w ferie albo wiosnę. Więc no. Taki kantarek. Myślę, że mu się spodoba. Jest to rozmiar kop. Dwójka. I jak coś, to ten dwupiętrowy Decathlon jest w Piasecznie. Tam są dosłownie derki, popręgi, ogłowia, przepraszam, katar, wędzidła, kantary, pasze, pastuchy, takie tyczki, co są, że trzeba to przejechać na przykład na zawodach, jak jest. Jest tyle sprzętu dla jeźdźca, ogólnie dla konia też jest dużo wodzy i w ogóle wszystkiego. Naprawdę nie mogłam stamtąd wyjść po prostu i stwierdziłam, nie, ja muszę coś kupić. No i kupiłam te dwie rzeczy i myślę, że będą się dobrze sprawować.
Więc to by było już na tyle. Jest tu widok na mój koc, którego Wam ostatnio nie pokazałam. Jeżeli film Wam się podobał, zachęcam do łapkowania filmiku i subskrybowania mojego kanału. Pa, pa!